Hej, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj chciałem pogadać o promocji, z którą ruszyli twórcy Armored Warfare. Sprawa jest dość ciekawa, bo do wygrania są naprawdę fajne nagrody, ale wymaga to trochę poświęcenia i czasu. Zacznijmy może od tego, co można zdobyć. W grę wchodzi 2500 zł w World of Tanks lub 2500 zł, 30 dni premium i czołg typ 59 Legend w Armored Warfare. Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na zdobycie tych nagród? Po pierwsze, należy w okresie od 3 do 14 lutego zarejestrować się w grze Armored Warfare za pomocą specjalnej strony. Link znajdziecie w opisie. I po drugie, do 29 lutego należy zdobyć 6 poziom i rozegrać im przynajmniej jedną bitwę. No niestety, wbicie 6 poziomu to nie jest chwila. Wymaga to sporo czasu, szczególnie jeśli nie mamy konta premium, także jest to zabawa na pewno parę godzin. Po trzecie, należy wybrać jedną z dwóch nagród w profilu gracza na właśnie głównej stronie produkcji, także tam pojawia nam się taki baner, który będzie widoczny tylko dla osób, które spełniły właśnie warunki promocji i wbierzemy sobie nagrodę WOTA albo w Armored Warfare, w zależności od tego, co nas bardziej interesuje. No i teraz może takie podsumowanie, parę słów o samej promocji. Na pewno wymaga ona czasu. Jeśli go teraz nie mamy, albo nam się po prostu nie chce, to raczej nie ma sensu zajmować sobie tym głowy, ale jeśli nie graliście wcześniej w tą grę, a może was ona interesuje, to jest to fajna szansa, aby trochę w nią pograć, poznać ją na dłużej i ewentualnie też zyskać jakiś bonus do WOTA, bo przecież o to głównie chodzi nam, graczom, którzy uwielbiają tą grę. I także jeszcze jest kilka haczyków, o których należy pamiętać. Konto musi być założone przez link promocyjny, nie przez główną stronę z grą, bo po prostu wtedy nie bierzemy udziału w promocji. Cała akcja obowiązuje tylko w przypadku nowych kont. Także jeśli jesteśmy graczami, którzy już mają konto, no to niestety nie skorzystamy. Kolejna rzecz to na pewno wątpliwości wasze, które mogą występować, nie dziwię się, sam bym takie miał. Wiadomo, że w przeszłości była ta akcja, która mówiła o złocie w grze o czołgach i dotyczyło to promocji w takiej jakiejś grze przeglądarkowej Flash. W tym przypadku jest to sytuacja 100% pewna, jest to złoto w World of Tanks. Początkowo też byłem bardzo zaskoczony, ale potem udało się wszystko wyjaśnić i faktycznie jest to prawda. Kolejna ważna informacja to fakt, że akcja odbywa się tylko na terytorium Polski. Jeśli chodzi o same nagrody, to złoto do World of Tanks otrzymamy w przeciągu 14 dni, a w przypadku Armored Warfare będą to 24 godziny maksymalnie, także tutaj będzie trochę to szybciej. No i okej, teraz może parę rad o tym, jak zacząć swoją przygodę z grą, o czym warto pamiętać. Po pierwsze, już podczas pobierania gry możemy zacząć w nią grać. Wystarczy, że pobierze nam się tam kilka gigabajtów i możemy grać na niskich tierach, przejść samouczek i oszczędzić w ten sposób wiele czasu, bo ogólnie sam klient waży te kilkanaście gigabajtów, tak jak to jest w przypadku WOTA. Co więcej, kiedy pobierzemy klient, możemy zacząć bawić się z codziennymi bonusami za logowanie do gry i w ten sposób zyskiwać expa, kredyty i co ciekawe, nawet konto premium, to akurat dzieje się w przypadku 6 dnia, także trochę trzeba się nalogować, ale nie trzeba grać, to jest najważniejsze. I teraz na dobrą sprawę przejdźmy do gry, którą pokażę wam po raz pierwszy na nowym koncie. Zaczynamy od nazwania swojego konta, na przykład Niemuti Show 2K1. Wcześniej przychodziłem właśnie samouczek, aby zobaczyć dokładnie, jakie są nagrody i co trzeba robić, także mniej więcej jestem z tym zapoznany. No i zaczynamy przysposobienie wojskowe. Mamy tutaj oprowadzenie po garażu, o czym warto wiedzieć, ustawienia. No i zaczniemy sobie od misji szkoleniowej. Akurat ten samouczek możemy pominąć, ale
I ja radzę wam z niego skorzystać. Tak na dobrą sprawę i tak musimy z niego skorzystać, aby przejść te wszystkie procedury, aby zapoznać się z grą. No i też są nagrody, dość ciekawe. Przede wszystkim jest tutaj konto premium, które samo się aktywuje, bo normalnie jednak trzeba je samemu wybrać, na 24 godziny. Jest także bonus w postaci kredytów, materiały eksploatacyjne, także naprawdę warto Cóż, może temu to się jest przyjrzeć. A tutaj dobry akurat są pomysł, same panie komisarzu, podstawy. ale mamy nóż na gardle. Siły kartelu zaprowadziły naszą drużynę do bunkra po drugiej stronie rafinerii. Przeprowadzę cię przez rafinerię, aż dojdziesz do bunkra i go zabezpieczysz. I nie rozbij mi czołgu. Postaram się rozbić czołg, nie przejmuj się. Także, jako że nie będę wam pokazywał całego samouczka, bo to by trwało zbyt długo, Puść drogą powiem tylko prawą, takich wystarczy kilka strzelić. ważnych Ten rzeczy. czołg zmierza w twoim kierunku. W tej Widzisz grze, to? przykładowo, Sidescrap nie działa tak samo jak w WoCie. Tutaj wygląda to inaczej i według mnie najprościej po prostu ustawiać się przodem do przeciwnika, jeśli mamy czołg z dobrym pancerzem. Jeśli mamy cały pancerz, to po prostu unikamy walki na krótki dystans. Okej. To nie była twoja pierwsza walka, co? No nie była pierwsza, nie była. Kurde, przechytrzy mnie. Domyślił się. Idziemy dalej. Sobie ten czołg, pomoże ci to zwiększyć dokładność. No wiadomo, to są takie podstawy. Zaraz go zdejmę. Okej. I co więcej, wgrzamy Czołg podstawowy tryby to silnie albo oparte PvE, mechanizmy czyli o przeciwko atakach botom, fizycznych. i PvP, czyli Jesteś przeciwko otwarty na graczom. ataki lub odbijące Na uderzenia. początek zdecydowanie odradzam wam grę przeciwko innym graczom, ponieważ jest po prostu trudno. Grają tam często doświadczeni gracze i bitwy są bardzo wymagające. Dużo przyjemniej i łatwiej gra się przeciwko botom. Polecam rozegrać kilka walk, tak aby po pierwsze zapoznać się z mapami, zobaczyć w ogóle jak to wygląda, i także po to, aby wmaksować sobie pojazdy, szczególnie robić podwójne i tak dalej. Expa najlepiej mi się według mnie zbija na bitwach właśnie przeciwko botom, a kredyty, no niestety, Dotarłeś dużo do lepiej się bunkra. wbija przeciwko graczom. Teraz utrzymaj odcinek do momentu, kiedy nadciągną Ostatnio grałem pancerze. sporo z Pointerem w Armored Warfare, także nawet przyjemnie mi się gra. Ostatnio nie miałem czasu na WoTa, ale teraz są ferie, więc mogę pograć w to i w to. Mapa Tona to akurat spokojnie rozwalimy. Celuję oczywiście w spód. Zniszczony. Że się sprawdziłeś. Gotów jestem na współpracę z tobą w przyszłości. A teraz oddaj mi z powrotem czołg. No to jest taka mapa dość prosta. Cele główne spełnione. No i takich właśnie etapów jest kilka. Zapoznanie, misja szkoleniowa, bitwa PvE, bitwa PvP. No trochę jest tych kroków. Trzeba także wymaksować czołg. Zaraz wam tutaj pokażę dalej. To są takie opisy, tytuł i pojazdy niższych tierów. To są akurat dealerzy. Spokojnie to pominę. No i tak jak mówiłem, teraz mam tą misję. Albo bitwa PvE, albo PvP będzie po tej. Wybiorę M113, bo tym się gra według mnie trochę lepiej. Dużo więcej uszkodzeń, więc lepiej zarobię i tak dalej. Dołączanie do misji. Teraz będę grał już oczywiście z normalnymi graczami w teamie, ale po przeciwnej stronie będą boty. Mamy mapę, a czy operację Rykoszet. O, nawet drugie poziomy nam tutaj wrzuciło. No i lecimy. Misja: przejmij port. Cel poboczny: oznacz tajne składy wroga. O, kojarzę to. Byłem tutaj już raz. Czekanie na graczy. Nie wiem, co tak długo. No i dobra.
Jeszcze warto wspomnieć o interfejsie. Możemy tutaj sobie ustawić na przykład coś w stylu damage panela, który informuje nas o uszkodzeniach, które otrzymaliśmy lub zadaliśmy. Należy wejść w zakładkę interfejs, tutaj szczegóły trafienia. M113 ma taki magazynek, coś w tym stylu, takie działko niskiego kalibru. Natomiast wadą jest natomiast pancerz, który jest bardzo cieniutki i spokojnie nas wszystko przebije. Właśnie, o tym mówię. Dobra, przodujemy. Przodowanie jest pod C, ale wiadomo, można sobie to zmienić, jak kto woli. Nie wszystko przebija. Też sporo chyba nie trafiam. O kurde, po lewej są. Dobra. Tego spokojnie przebijemy w bok, zobaczcie. Okej. No i teraz właśnie dzięki tym informacjom wiem, że zadałem już na przykład 600 uszkodzeń. O. Trzeba trochę się namęczyć z celowaniem, szczególnie teraz, kiedy mam jeszcze biedniejszą wersję. Spokojnie można odkryć lepsze działo i wtedy jest dużo łatwiej. To są bitwy akurat na najniższym poziomie. Nie ma tutaj niczego wymagającego. Pojedźmy może dalej, bo przecież cel jest do wykonania. My tutaj się bijemy z botami. One tak czy siak przyjadą do nas. Okej. O, zablokowałem się chyba. Już lepiej. Także warto pamiętać o ramowaniu. Taranowanie tutaj jest też inne i trzeba bardzo uważać. Jeśli wjedziemy w sojusznikę, to możemy stracić nawet 100 HP po minimalnym zderzeniu. O kurde, właśnie. Tak jak mówiłem, boty spokojnie przebijają mój pojazd. Zmierzamy w stronę bazy. Jest to ten punkt. Ha. Tajne składy wroga oznaczone. No, teoretycznie nie oznaczyłem. No i właśnie na tym to polega. Jedziemy sobie i niszczymy botów. I tak to wygląda. Po bitwie otrzymano konto premium. Tutaj mam informacje o załodze, amunicji i tak dalej, ja to pomijam, bo wiadomo, to każdy sobie sam zobaczy. Do wykonania są oczywiście kolejne stopnie szkolenia, ale więcej już nie pokażę, bo wydaje mi się, że każdy sobie z tym poradzi. Pamiętajcie tylko o tym, że jeśli chcecie aktywować premkę, którą otrzymacie za jakieś tam bonusy kolejne, to wchodzi się tutaj i w inwentarzu wyświetli nam się wzmocnienie, które aktywujemy. No i dobra, to by było na tyle. Zachęcam Was do wzięcia udziału w akcji. Jeśli gra Wam się spodoba, to super, jeśli nie, to też trudno. Przynajmniej według mnie warto spróbować. Dzięki, cześć!